Cześć, w dzisiejszym odcinku pod tytułem Sezon ślubny, czas zacząć opowiem Wam, jak wybrać stylizację zarówno dla panny młodej, pana młodego, jak i gości weselnych. Na pewno dobieramy ją na podstawie tego, jaki to ma być charakter ślubu, czy to będzie ślub kościelny, i tutaj oczywiście ten dress code jest bardziej konserwatywny, czy to będzie tylko ślub cywilny, a może będzie to ślub humanistyczny. Od tego, jaki to będzie ślub, dobieramy nasz dress code. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Twój look, stress, no stress. Dzisiaj porozmawiamy o stylizacjach ślubnych, ponieważ zaczął się sezon ślubny, wiosna, lato, to są miesiące, w których odbywa się najwięcej ślubów. Ponieważ jest taka sytuacja, jaka jest, to te śluby tak naprawdę w tym roku dopiero teraz się rozpoczynają i dopiero teraz wesela i inne imprezy będą się odbywać. Dlatego warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę, wybierając nie tylko stylizację, suknię ślubną, ale również stylizację na ślub i na wesele. Od czego zacząć przygotowania i zastanawianie się, jak się ubrać na ślub i na wesele? Może od tego właśnie, jaki charakter będzie miał ten ślub i to wesele. Wiadomo, że inaczej ubierzemy się na taki typowy, tradycyjny, powiedzmy tradycyjny w Polsce ślub w kościele. I jeszcze inaczej ubierzemy się na ślub cywilny. I jeszcze inaczej ubierzemy się na ślub zwany ślubem humanistycznym. No i w zależności od tego, jaki to jest ślub, możemy tutaj wybierać stylizacje bardziej lub mniej swobodne, ponieważ jeżeli chodzi o śluby kościelne, wiadomo, ten dress code będzie taki najbardziej konserwatywny. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o ślub cywilny czy też ślub humanistyczny, tutaj będzie największa swoboda. Powiem może parę słów na temat właśnie tego ślubu humanistycznego. To jest taka bardziej ceremonia nawet niż ślub, ale można tutaj bardzo swobodnie się odnieść i jeżeli chodzi o stylizację, i ten ślub może się odbyć w różnych miejscach. Czasami na filmach widzimy śluby, które odbywają się na łąkach, gdzieś pod jabłonią. Niektóre hotele, restauracje takie śluby również organizują cywilne, ale nie zawsze. Natomiast ślub humanistyczny może być w takim właśnie miejscu. Plusem ślubu humanistycznego, czyli takiej ceremonii, jest również to, że nie musi on się odbywać w bardzo tradycyjny sposób, jak w przypadku właśnie ślubów cywilnych. Natomiast może odbywać się również ślub dla osób, które są tej samej płci. Także tutaj też jest taka właśnie swoboda, jeżeli chodzi o ślub. Co do stylizacji, no to tutaj ta biała suknia to już nie jest obowiązek, tak jak kiedyś. Jeżeli chodzi o kolory sukien ślubnych, to suknie ślubne występują naprawdę w najróżniejszych odcieniach bieli, od śmietankowego koloru po taki kremowy, szampański, ekri, jakieś takie odcienie już zbliżone bardziej do kolorów pastelowych. Ale oczywiście są panny młode, które decydują się na bardziej zdecydowane kolory. To samo dotyczy fasonów, długości, tego czy jest welon, czy też nie. I myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę na to, w jakiej sukni ślubnej panna młoda będzie wyglądała najpiękniej, najkorzystniej, będzie podkreślała swoje walory zarówno koloru oczu, włosów, karnacji, jak i figury. I tutaj, jeżeli chodzi o wybór kolorystyczny i fasonowy, to myślę, że większość salonów sukien ślubnych podpowie Wam to, jaką suknię wybrać i pomoże w tym wyborze, który jest niezbyt łatwy dla wielu pań. Gdy już mamy wybraną suknię ślubną, warto pomyśleć o odpowiedniej bieliźnie, dlatego że żadna suknia nie będzie wyglądała pięknie bez dobrze dobranej bielizny. Szczególnie suknie ślubne, które są właśnie dosyć mocno często wycięte, mają gołe plecy, gołe ramiona, głębokie dekolty. Tutaj naprawdę warto zwrócić się o pomoc do brafiterki, która dobierze odpowiedni fason bielizny. Jeżeli mamy już wybraną i suknię ślubną i mamy odpowiednio dobraną do niej bieliznę, w tym momencie przychodzi czas na dodatki. No i teraz jeżeli chodzi o dodatki, czy welon? Może być welon, ale niekoniecznie.
Są nowoczesne suknie ślubne, do których pasują nowoczesne ozdoby, takie jak fascynatory, kwiaty we włosach, albo jeżeli suknia jest bardziej w takim charakterze stylu boho, no to wtedy właśnie wianki z kwiatów sztucznych bądź też naturalnych zawsze będą się bardzo ładnie prezentować. I w tym momencie przechodzimy też do tematu fryzur, dlatego że tak popularne koki też nie zawsze pasują do sukni, która właśnie będzie taką bardziej swobodną suknią boho. I tutaj polecam fryzury, które będą raczej prezentowały rozpuszczone włosy i swobodne, bardziej swobodne loki bez takiego, czy też proste włosy, ale bez takiego mocnego upięcia. W tym sezonie, zresztą już od paru sezonów w ogóle perły są bardzo modne, ale w tym sezonie, jeżeli chodzi o branżę ślubną, perły są bardzo wskazane. Dlatego, że one się bardzo ładnie prezentują, to jest zawsze klasyka. I mimo, że kiedyś mówiło się, że panna młoda nie powinna zakładać pereł, jakieś były zabobony, to w tym momencie tutaj się już tym w ogóle nie przejmujemy i zakładamy perły, które są bardzo kobiece i zarówno będą wyglądały dobrze, czy naszyte na suknię ślubną, czy też jako ozdoby w biżuterii, ale również tutaj pani, która jest mamą panny młodej czy pana młodego, też będzie świetnie wyglądała właśnie w perłach klasycznych. Wspomniałam przed chwilą o mamie panny młodej i pana młodego. Kiedyś panie chodziły głównie w garsonkach. Ta moda już minęła i teraz panie, które są właśnie mamami ślubnymi, zakładają często suknie, które są długie, zwiewne. Skupmy się teraz jeszcze na kolorach, dlatego że musimy pamiętać o tym, że to najważniejszą osobą, najważniejszymi osobami jest panna młoda i pan młody. I dlatego pamiętajmy o tym, żeby jeżeli wybieramy sobie suknię już jako gość weselny, czy też właśnie świadek, świadkowa, czy mama, pamiętajmy, żeby te kolory nie były zbyt mocne, zbyt agresywne, zbyt intensywne. Nie wybierajmy bieli, nie wybierajmy też czerni. Dobierzmy na przykład kolory, które są pastelowe. Nie sięgajmy po kolory, które mogą się kojarzyć z suknią panny młodej, dlatego że może dojść do jakiejś pomyłki jeszcze i zostaniemy niechcący pomylone z panną młodą. A chyba panna młoda nie chciałaby takiej sytuacji na swoim ślubie. Pamiętajmy o tym, że to jednak ona gra pierwsze skrzypce i to ona powinna być w tym centrum uwagi. I nie wybierajmy sukien, które będą bardzo zbliżone do sukien wybieranych przez panny młode, ani też nie będą bardzo wyróżniać się ostrym, neonowym kolorem. O czym warto jeszcze pamiętać, wybierając się na ślub i wesele? Myślę, że na pewno o butach na zmianę. Dotyczy to szczególnie pań, które zdecydują się na bardzo wysokie obcasy. Warto mieć ze sobą buty, które czy po północy, czy już dużo wcześniej zmienimy, bo myślę, że chyba nawet jak jest nie wiadomo jak dobra zabawa, to chyba nie wygląda to zbyt elegancko, gdy tańczymy bez butów. Szczególnie na weselu, które jest takim weselem na przykład pałacowym, gdzieś w jakimś eleganckim miejscu, w eleganckim hotelu. Nie będzie to dobrze wyglądało i zresztą to wszystko jest potem uwieczniane na zdjęciach i na filmach, więc lepiej tutaj zachować klasę i pamiętać o tych butach na zmianę, żeby w razie potrzeby po prostu je przebrać. Teraz jeszcze może powiem parę słów na temat panów. W tym sezonie bardzo modne są garnitury w kratę. Ja mówię o takiej kracie, która nie jest taka bardzo mocno wyraźna, ale na przykład na takim powiedzmy granatowym tle będzie to lekko zaznaczona krata. Kolejnym takim właśnie w dress code ubraniem, które jest może właściwie nawet na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o panów młodych, to będzie na pewno smoking. Także panowie, zależy od was i od panny młodej, jak się ubierzecie. Dobrze jest rzeczywiście skomponować mniej więcej ten strój, żeby był do siebie zbliżony stylem. Bo tak jak mówiłam, w zależności od tego, czy będzie to
wesele czy też ślub w stylu boho, w stylu ogrodowym. Teraz dużo osób, myślę, że decyduje się na takie śluby i wesela właśnie w ogrodzie. I tutaj też styl boho i styl taki naturalny będzie na pewno fajnie się skomponuje i zresztą on jest dość swobodny i wtedy też nie potrzeba jakby trzymać się pewnych zasad tutaj. Powiem może jeszcze, co warto zabrać ze sobą, poza właśnie tymi butami na zmianę w przypadku pań. Warto ze sobą mieć igłę i nitkę, dlatego że mogą się różne przygody wydarzyć z suknią. Wystarczy, że ktoś nas na przykład, nie wiem, nadepnie niechcący, gdzieś tam pociągnie za welon czy za suknię i no i będzie niepotrzebny stres, także warto mieć to również ze sobą, taki właśnie igła z nitką, zestaw. Poza tym paniom szczególnie, ale i panom również przyda się na przykład taki preparat, który spowoduje, że nie robią się pęcherze na stopach. To też jest ważne, ponieważ na weselach na ogół jednak tańczymy. I w przypadku nowych butów może się zdarzyć tak, że będą nas obcierały. Dlatego warto mieć też ze sobą taki właśnie preparat. Wybierając stylizację na ślub, jak i każdą inną imprezę, warto zwrócić uwagę na parę rzeczy, żeby uniknąć różnych wpadek. Na przykład warto zobaczyć, żeby nie zobaczyć tego później na zdjęciach, tak jak ja na przykład zobaczyłam, czy przypadkiem materiał sukienki, z której ta sukienka jest uszyta, nie jest przezroczysty i nie będzie nam widać bielizny. Także tutaj często też widać na zdjęciach dopiero wtedy, gdy jest flash aparatu, że materiał robi się przejrzysty i szczególnie bielizna, która jest w innym odcieniu, innym kolorze niż to ubranie lub też nie jest w kolorze cielistym. Szczególnie najgorzej wyglądają w tym momencie rzeczy pod spodem, które są białe. Wszystko nam przebija i wtedy na zdjęciach niestety będzie to wszystko widać. Także pamiętajcie, zwracajcie uwagę również na to. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli macie jakieś pytania, a może chcecie się podzielić swoimi doświadczeniami ze ślubów, wesel, innych imprez, wpadkami, ale też takimi dobrymi radami, to piszcie w komentarzach albo piszcie do nas przez stronę cybina.tv. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia następnym razem.